płacz! Nie teraz! Nie płacz teraz! Jestem taka śpiąca! O nie! Muszę wstać! Cała noc nieprzespana! Och! No, proszę, napij się ciepłego mleczka i już nie płacz, proszę. Kotki dwa, szaro-bure obydwa. Ha. Chyba śpi. Śpisz? Śpisz? Śpi moja córeczka, malutka Barbie. No to najwyższy czas, żeby zacząć dzień. Oj, jestem jeszcze w piżamie. Muszę się szybciutko ubrać. Dobrze, bo moja córeczka śpi. Zaraz zobaczycie, jakie mam buty. Popatrzcie tylko na moje buty. Są świetne. Już za chwilę je ubiorę i wyruszę na zakupy. Muszę sobie kupić nowe sukienki, ponieważ w ogóle nie mam żadnych ubrań, a to jest moja piżama. O, dobrze prezentuje się na nodze. Popatrzcie tylko, idealnie pasuje do mojego stroju. Barbie jest zawsze ubrana pod kolor. Teraz tylko sukienka i już wyruszam po zakupy. No i prawie jestem gotowa. A, zapomniałam! Muszę zadzwonić po opiekunkę dla mojej córeczki. Poczekajcie chwilę. Hello? Chciałabym zamówić opiekunkę na 2 godziny. Wybieram się na zakupy. Tak, tak, tak. Czekam. Barbie? Stella śpi. Wszystko idealnie. To teraz nic, tylko czekać na opiekunkę. I wybieram się na zakupy. Dzień dobry, to ja, opiekunka. Przyszłam zająć się pani córeczką. Świetnie, bo już myślałam, że się nie doczekam. Wie pani, wybieram się na zakupy. Mam nadzieję, że 2 godzinki wystarczą. Ale rzeczywiście, że tak, proszę się niczym nie martwić. Zajmę się małą, znam się na dzieciach. No to wspaniale, w takim razie ja wychodzę. Idealnie. Teraz trochę czasu dla mnie. O, może złapię jakąś taksówkę. O, co za świetny sklep. Wydaje mi się, że trafiłam całkiem nieźle. Pokaźne sukienki do tego, świetne buty i zadbana ekspedientka. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry sklep. Muszę się rozejrzeć, zanim nikt nie kupił jeszcze sukienki, którą już mam na oku. Dzień dobry pani, czy pracuje pani w tym sklepie? Dzień dobry Barbie. Tak, pracuję w tym sklepie. W czym mogę służyć? Chciałabym przymierzyć którąś z tych sukienek, a właściwie to tą niebieską. Potrzebuję różnych kreacji. Jednej balowej, jedną potrzebuję do chodzenia po domu. Oczywiście musi to być sukienka, jak na Barbie przystało, rozumiem. Na pewno myślę, że coś znajdziemy, a także potrzebuję czegoś na spacer. Więc w sumie chciałabym tutaj wydać pokaźną sumę pieniędzy. Myślę, że 3 sukienki kupię na pewno. Ale rzeczywiście, Barbie, mamy tutaj lustro. Możesz się oglądnąć i przymierzyć sobie każdą sukienkę, która ci się tylko podoba. Świetnie, zaraz zobaczymy, w której wypadnę najlepiej. A, macie tutaj buty? Tak, oczywiście, że mamy buty. Dzisiaj dostaliśmy dostawę nowych kolorów. Różowy, niebieski i fioletowy. Myślę, że na pewno znajdziesz te odpowiednie do swojej kreacji. No to świetnie, bierzmy się do roboty. Świetnie, że się rozebrałaś. Proszę, to jest twoja sukienka. Dziękuję, strasznie miła ta obsługa. Do usług. Nie ma za co, Barbie. Jeżeli będziesz już przebrana, zawołaj. Przyjdę i zobaczę, jak wyglądasz w nowej kreacji. Jasne! Och, och, mam nadzieję, że jakimś cudem uda mi się włożyć tą sukienkę.
Jeszcze tylko trochę. No dalej, Barbie. Przecież nie przytyłaś. Przepraszam. Przepraszam. Czy mogłaby mi pani pomóc? Już to usług. Tak, co się stało, Barbie? Czy mogłaby mnie pani z tyłu zapiąć, bo jakoś... O, nie mogę. Dobrze. Tylko najpierw musimy odgarnąć włosy. Mam nadzieję, że nie ma tutaj metki. Oj, na pewno jest, na pewno. W każdej sukience jest metka. No dobrze, odgarnijmy trochę te włosy i już zapinam. Już zapinam. Uwaga. Proszę chwileczkę tu przystanąć. O. O. Gotowe. Proszę bardzo. Już jesteś ubrana, Barbie. No, ale w ogóle się nie widzę. Dobrze wyglądam? No, wiesz, dla mnie, Barbie, wyglądasz pięknie. Naprawdę ładna jest ta sukienka. Podkreśla ona koloryt twojej skóry. Do tego jest błyszcząca. Myślę, że jest idealna na, wiesz, wyjście na spacer bądź jakąś randkę z Kenem. Randkę z Kenem? Tak myślisz, żeby się mu spodobało? No jasne, żeby się mu spodobało. Bardzo ładna jest ta sukienka. Ile razy mam ci powtarzać, ale decyzja należy do ciebie. A mogę oglądać się w jakimś lusterku? Ponieważ nie jestem pewna, jak wyglądam z tyłu. Oczywiście, proszę, tam jest lusterko. A, to sobie już poradzę. No, no, no. Wyglądam całkiem ładnie. A wy co myślicie? Piękna niebieska sukienka, ale się mieni, do tego jest troszkę króciutka. Chyba będę musiała ubrać do tego jakieś buty. Na obcasie najlepiej. Wybieram te niebieskie, będą idealnie pasowały do mojej sukienki. I gotowe. Barbie, wyglądasz świetnie. Naprawdę dobrze ci w tej sukience. To jest twój kolor. Tak myślisz? Muszę powiedzieć, że te buty są bardzo wygodne. W takim razie teraz ubiorę jakąś sukienkę na bal. Chciałabym, żeby była taka długa jak twoja. Oczywiście, taką również mamy w swojej ofercie. Zaraz ci coś zaproponuję. Barbie, myślę, że ta sukienka idealnie pasuje do ciebie. Popatrz, jaka jest tylko piękna. Niebieska, długa. I do tego ma białą koronkę. Faktycznie, ta koronka jest taka urzekająca. Och, będę musiała ją przymierzyć, ale już czuję, że się w niej zakochałam. Proszę, Barbie, przymierz sobie na spokojnie. Jak będziesz gotowa, daj znać. Przyjdę oglądnąć do przymierzalni. No dobrze, muszę ubrać tą sukienkę. Poczekaj chwilę. Barbie, nie spiesz się, ty jesteś klientką. Czy mogłabym prosić cię, żebyś znowu mnie zapięła? Oczywiście, że cię zapnę, tylko odwróć się tyłem. Dobrze, och, w tej sukience to wcale nie jest takie łatwe, wiesz? Ha, wiem, chodzę w takiej na co dzień. Świetna ta kreacja, Barbie. Musisz kupić tą sukienkę. Idealna jest na bal. Jedna z ładniejszych, jaką mamy w sprzedaży. Masz rację. Kupię tą sukienkę. Jest piękna. Barbie, to trzecia sukienka, którą bardzo ci polecam. Fioletowy kolor idealnie do ciebie pasuje. I te buty. Zdecyduj się, proszę, proszę. No skoro tak mówisz, to przymierzę. Wiesz, moja szafa się tak skurczyła, że potrzebuje kilka ładnych sukienek. Już zapinamy sukienkę. Wow, Barbie, w tej wyglądasz najlepiej. Tak myślisz? Chciałabym, żeby to była sukienka na dyskotekę. Jest idealna, krótka... Mini do tego, świetnie błyszcząca bluzeczka. Pięknie wyglądasz, Barbie. To są twoje chyba najlepsze zakupy. No tak, masz rację. I te buty.
buty są po prostu rewelacyjne. No, świetne są te buty. Też je bardzo lubię. Mam już je bardzo długo. Wiesz, jak to jest. Przyzwyczaisz się do jednej rzeczy i potem nie możesz się z nią rozstać. Ha, Barbie, świetnie, to co? Zapakować ci wszystkie twoje zakupy? Tak, bardzo poproszę. Zapakuj wszystko. O, zapomniałabym. Barbie, to od naszej firmy za dzisiejsze zakupy. To jest korona dla prawdziwej księżniczki Barbie. Ojeju, to miło, dziękuję bardzo. No, Barbie, wyglądasz przeuroczo. Myślę, że możesz już wracać do domu. I wpadnij na kolejne zakupy. Dziękuję, na pewno wpadnę. Zakupy w tym sklepie to sama przyjemność. W takim razie trzymaj się, cześć!